Siedzieliśmy z chłopakiem w restauracji. John szarmancko napełnił moją szklankę, a potem nagle skierował na mnie aparat i podniósł pokrywkę. Prawie zwymiotowałam. Na talerzu roiło się od karaluchów. John szepnął: zjedz je. Zawahałam się i nie mogłam się zdecydować. Ruszały się. I nagle kobieta przy sąsiednim stole, widząc karaluchy, krzyknęła. Natychmiast zostaliśmy złapani przez strażników. Próbowałam się wyrwać, a John wrzeszczał, że zepsułam żart. W takim tempie nigdy bym nie oszczędziła na leczenie mojej mamy. W gardle poczułam gulę. Po tym, jak mój tata zdradził moją mamę, zaczęła mieć problemy z sercem. Teraz potrzebowała kosztownej operacji. Tylko ja mogłam pomóc. Podjęłam się pracy na pół etatu, ale to nie wystarczyło. Wszystko się zmieniło, kiedy poznałam Johna na studiach. Był najpopularniejszym facetem na naszym roku. Wszystkie dziewczyny za nim szalały, ale John wybrał mnie. Mieliśmy związek jak w filmach. Nawet kiedy John dowiedział się o mojej sytuacji, nie odwrócił się, ale zaproponował, żeby robić razem żarty. Gdybyśmy się stali znanymi blogerami, moglibyśmy mieć pieniądze. Od tego czasu nieustannie kręciliśmy dla TikToka i YouTube. Owijaliśmy kampus papierem lub umieszczaliśmy szczury w pracowni. To było okropne, ale John powtarzał, że to wszystko dla popularności. W końcu zawsze się z nim zgadzałam. Raz nawet przebieraliśmy się za bezdomnych i poszliśmy do sklepu jubilerskiego. Sprzedawca próbował nas obsłużyć, ale potem się zdenerwował. Ledwo uciekliśmy przed glinami. Po tym dowcipie masowo nas subskrybowano. Publiczności to się spodobało. Wkrótce miałam swoje pierwsze pieniądze, ale nie sądziłam, że skończy się to więzieniem. John krzyczał, że wszystko zepsułam. Skuliłam się z powrotem pod ścianą ze strachu. Nigdy wcześniej mnie tak nie traktował. Ale kiedy wieziono nas na komisariat, John uspokoił się, a potem delikatnie pogłaskał mnie po policzku i przeprosił. Uśmiechnęłam się. Byliśmy w celi około 5 godzin. Nie mogłam przestać myśleć o mojej mamie. Prawdopodobnie się martwiła, ale potem drzwi się otworzyły i policjant powiedział, że zostaliśmy wykupieni i jesteśmy wolni. Czekaj, ale kto to zrobił? Policjant powiedział, żeby się pospieszyć. Ktoś czekał na nas w holu. Patrząc na siebie, poszliśmy tam i od razu zauważyliśmy mężczyznę w drogim garniturze. Z uśmiechem przedstawił się jako Buddy. Okazało się, że był w restauracji i widział nasz żart z karaluchami. Ale dlaczego zdecydował się nas uwolnić? I nagle Buddy powiedział tajemniczo, że ma dla nas specjalną ofertę. Czy możemy o tym porozmawiać przy filiżance kawy? Zachichotał. Szepnęłam do Johna, że ten facet jest podejrzany. Ale John już powiedział, że zgodzi się na wszystko. Potem powiedział, czy nie chcesz pomóc swojej mamie? Poszliśmy do pobliskiej kawiarni. Buddy posłał nam aroganckie spojrzenie, które wywołało u mnie dreszcz i powiedział, że planuje wielki kawał. Okazało się, że śledził nasz kanał od jakiegoś czasu i zdał sobie sprawę, że idealnie do siebie pasujemy. A co to był za żart? Buddy uśmiechnął się. Mieliśmy być w banku o 6 wieczorem. Czy to wszystko? Dodał jednak, że to nie takie proste. Muszę zostać psem. Co on ma na myśli? Buddy wyjaśnił. Ja byłabym psem, a John prowadziłby mnie do banku na smyczy. Opadłam na krzesło. Dlaczego chcesz to zrobić? Wtedy Buddy spokojnie powiedział, że to tylko protest przeciwko zakazowi przychodzenia do banku ze zwierzętami. Dam ci za to $5000. Buddy skończył. Oczy Johna natychmiast się rozjaśniły i wiedziałam, że zaraz się zgodzi. Natychmiast go odciągnęłam. John, dlaczego nie porozmawiamy o tym? Odsunęliśmy się na bok, a ja od razu wyrzuciłam z siebie, że bycie psem jest upokarzające. Jest to swego rodzaju niewolnictwo, umniejszanie praw kobiet, a nie zabawny żart. Ale wtedy John spojrzał mi w oczy i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Za te pieniądze mogłabym wyleczyć mamę i zostanie nam trochę na dobre życie. Ucieszyłam się. Tak, John, masz rację, jak zawsze. Poszliśmy do Buddy'ego i powiedzieliśmy, że się zgadzamy. Od razu dał nam część zaliczki i pieniądze na zakup smyczy i obroży. Dodał również, że możemy zachować resztę. W ten sposób pożegnaliśmy się. Spojrzałam na pieniądze i nie wierzyłam, że to prawda. Zaproponowałam Johnowi, żebyśmy świętowali w moim domu, ale powiedział, że lepiej pójdzie po smycz. Okej, do zobaczenia wieczorem. Ale gdy tylko wróciłam do domu, od razu poczułam, że coś jest nie tak. W mieszkaniu panowała podejrzana cisza. Pobiegłam do sypialni, gdzie moja mama leżała nieruchomo w łóżku. Mamo, co się z tobą dzieje? Powiedziała, że policjanci zadzwonili do niej i powiedzieli o naszym aresztowaniu. Poczuła się przez to gorzej. Mama zapytała mnie, czy nie widzę, jak John mną manipuluje. Przez niego przestałaś nawet rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, powiedziała. Miałam już dość wyjaśniania jej, że John jest bardzo zmartwiony i zabronił wychodzić bez niego. Wyjęłam pieniądze. Wkrótce możemy mieć na operację, a to wszystko dzięki Johnowi.
Nagle mama zbladła i ścisnęła się za serce. Na sekundę zamarłam z przerażenia. Boże, co ja zrobiłam? Podbiegłam i drżącymi rękami wyjęłam ostatnią pigułkę z opakowania. Mamo, trzymaj się! Przełknęła ciężko i szepnęła do mnie, żebym zostawiła Johna. Był niebezpiecznym człowiekiem, wkrótce się dowiem. Nie odważyłam się zaprotestować. Powiedziałam tylko, że potrzebuję nowych lekarstw i że pójdę po nie teraz. Szybko dotarłam do apteki i wychodząc, nagle zauważyłam Johna po drugiej stronie ulicy. Co on tu robi? Wtedy podszedł do niego Buddy i poszli razem do pobliskiej kawiarni. Dziwne, dlaczego John miałby wyjść z Buddym beze mnie? Podciągnęłam kaptur i weszłam za nim. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Usiedli przy stoliku niedaleko baru. Szybko usiadłam przy barze, trzęsąc się z napięcia. Miałam nadzieję, że mnie nie zauważą. Słuchałam. Co dziwne, John rozmawiał z Buddym, jakby się znali wcześniej. Ta mała zawsze mnie słucha i nic nie zgadnie. Dzisiaj mamy obrabować bank, powiedział uroczyście John. Czekaj, to żart, prawda? Ale Buddy skinął głową i powiedział, że podczas gdy wszyscy zagapią się na mój głupi kostium psa, on zakradnie się do skarbca. John zaśmiał się nieprzyjemnie i wtedy zrozumiałam. John i Buddy chcieli mnie wykorzystać. Nie mogłam w to uwierzyć. John był moim chłopakiem, robił tylko nieszkodliwe żarty. A nie okradał bank. Bolało mnie tak bardzo, że natychmiast podskoczyłam i pobiegłam do wyjścia. I nagle kelnerka skręciła i wpadłyśmy na siebie. Taca upadła na podłogę i wszyscy się na nas gapili. Z przerażenia poczułam dreszcze. Rozejrzałam się. John i Buddy byli już w drodze do mnie. O mój Boże! Szybko wybiegłam z kawiarni. Moje serce waliło, ale nie mogłam przestać. John wiedział, że wszystko słyszałam. W tym momencie zostałam złapana, a dłoń zacisnęła się na moich ustach. Zaczęłam kopać, ale John był znacznie silniejszy. Zaciągnął mnie gdzieś. Nie, puść! Ale on po prostu wepchnął mnie do samochodu. Trzęsłam się. John, dlaczego mi to robisz? Śmiał się. Nigdy go nie obchodziłam. Po prostu mógł zarobić niezłe pieniądze na TikToku. Ale teraz zamierzał wygrać naprawdę dużą kwotę. Odwróciłam się, żeby ukryć łzy. Nie, nie wezmę udziału w napadzie. Potem John chwycił mnie szorstko za podbródek i powiedział, że będę jego niewolnikiem nie tylko dzisiaj, ale do końca życia. Jeśli nie chcę, żeby coś stało się mojej mamie. W tym momencie przyszedł Buddy. Otworzył drzwi samochodu i sięgnął ku mnie z metalową obrożą w dłoni. Puść mnie, idioto! Szarpałam się i krzyczałam, ale John trzymał mnie mocno, a Buddy założył mi kołnierz i kaganiec, żeby mnie uciszyć. Wkrótce byliśmy w banku. John wypchnął mnie z samochodu i poprowadził na smyczy do brzegu. Czułam się okropnie załamana, ale pomyślałam jedno. Muszę ich powstrzymać. John zabrał mnie do banku i natychmiast krzyknął – wolność zwierzętom! Chciałam, żeby ziemia mnie pochłonęła, kiedy wszyscy na nas spojrzeli. Jaki wstyd! Strażnik podszedł do nas. Potem zobaczyłam Buddy'ego na końcu sali i przeszedł mnie dreszcz. Nie, nie będę niewolnikiem. Uratuję ludzi, a potem natychmiast wyprowadzam się z miasta. John nigdy nas nie znajdzie. Wypuściłam powietrze i podjęłam decyzję. Mamo, wkrótce będziesz ze mnie dumna. Potem gwałtownie ściągnęłam lufę i krzyknęłam, że to napad. Miałam nadzieję, że Buddy zostanie natychmiast schwytany, ale zamiast tego doszło do zamieszania. Strażnicy rozejrzeli się zmieszani. Chodź, złap rabusia. Ale nagle złapali nas i zaciągnęli do wyjścia. Nie, nie rozumiesz, Buddy jest złodziejem, on tam jest. Ale strażnicy nie chcieli słuchać. W tym momencie Buddy, który czaił się przy kasie, mrugnął z zadowoleniem. John syknął, że znowu schrzaniłam sprawę. Nie ma mowy. Nadepnęłam mocno na stopę strażnika, a on puścił mnie na sekundę. To wystarczyło. Natychmiast się cofnęłam. Buddy już groził przerażonej kasjerce, a ona wkładała pieniądze do jego torby. Odpowiesz za wszystko. Podbiegłam i wskoczyłam mu na plecy. Musiałam dać pracownikowi czas na wezwanie policji. Buddy próbował mnie zrzucić, ale trzymałam się mocno. Ale nagle Buddy obrócił się, a ja upadłam na podłogę i uderzyłam się w głowę. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałam, był dźwięk syren policyjnych. Obudziłam się z okropnym bólem głowy. Rozejrzałam się i zdałam sobie sprawę, że jestem w sali szpitalnej. Mój Boże! John leżał na łóżku obok. Patrząc na mnie powiedział, że Buddy jest za kratkami i że jesteśmy uważani za bohaterów. Nagle John podskoczył do mnie i przygniótł mnie do ściany. Syknął na mnie, żebym go nie wydała. Przypominam sobie, co powiedział, prawda? Oczywiście. I groźby, i szantaż. Od początku byłam zabawką Johna, ale musiałam stać się silniejsza, żeby to zrozumieć. Natychmiast złapałam smycz i owinęłam ją wokół ramion Johna. Nie miał nawet czasu, żeby dojść do siebie. Ochrona, tutaj! Nie jestem już psiakiem Johna i nie pozwolę nikomu mną pomiatać. Miesiąc później John trafił do więzienia. Patrzył na mnie przez cały proces, ale byłam spokojna. Strach przed Johnem zniknął, podobnie jak miłość.
A potem w Dzień Miasta dostałam premię za pomoc policji. Moja mama była ze mnie taka dumna. Pieniądze wystarczyły na operację i teraz byłam spokojna. Teraz z uśmiechem wspominam tę historię. Nauczyłam się nie być manipulowaną i polegać tylko na sobie. I po raz kolejny przekonałam się, że uczciwość to podstawa bogactwa. Podobał Ci się film? Zapisz się i polub, wspieraj kanał. Dziękuję Ci. Mama krzyczała, że jestem oszustką i groziła, że zadzwoni na policję, a ja nie mogłam przestać płakać. Mamusiu, nie poznajesz mnie? To ja, Rachel! Chciałam wszystko wyjaśnić, ale tata mnie wyrzucił. Powoli zapadałam się w asfalcie. To koniec. Kilka tygodni temu moje życie było idealne. Mieszkałam w wielkiej willi, moi rodzice zrobiliby dla mnie wszystko, a w szkole byłam duszą towarzystwa. Miałam nawet chłopaka, Kurta. Ale to nie wystarczyło. Zawsze chciałam być sławną blogerką. To takie super być rozpoznawanym, podróżować. Próbowałam nawet zacząć mój własny blog, ale wszystko na nic. Bądź co bądź, nigdy nie byłam pięknością. A blogerki powinny być idealne. Na przykład ognista dziewczyna lub blogerka Alice Moore. Ciągle robiła operacje plastyczne. Mówiła, że na świecie wygląd jest wszystkim. Dziewczyna powinna mieć duże usta, mały nos i smukłą figurę. Tylko wtedy mogła coś osiągnąć. Wieczorem oświeciło mnie. Powodem, dla którego ciągle mi się nie udawało, był mój wygląd. Patrzyłam na siebie w lustrze przez długi czas. Miałam zadarty nos i moje ciało nie było takie świetne. Nie, musiałam to naprawić. W przeciwnym razie nigdy nie zostanę blogerką i nie spełnię swojego marzenia. A jakaś piękność mogła ukraść mi mojego chłopaka, Kurta. Było tylko jedno rozwiązanie. Operacja plastyczna. Ale gdy tylko powiedziałam rodzicom o tym pomyśle, powiedzieli, że nic nie powinnam zmieniać. Czy wy nie rozumiecie? Potrzebuję tej operacji. Jestem dziwadłem. Ale moi rodzice byli nieugięci. Nie dadzą mi pieniędzy na takie bzdury. Po raz pierwszy moi rodzice nie spełnili mojego kaprysu. Wybuchłam płaczem i pobiegłam do swojego pokoju. Większość nocy przepłakałam, a rano wyglądałam na okropnie zmęczoną. Odbicie w lustrze tylko pogorszyło mój nastrój. Nie. Zrobię tą operację, czy im się to podoba, czy nie. A wtedy uświadomią sobie swój błąd. Pozostawało tylko poszukać, gdzie dostać kasę na operację. Nie miałam wystarczająco kieszonkowego i nie pracowałam na siebie. Dlatego też było tylko jedno rozwiązanie. Musiałam okraść rodziców. Piękno wymaga poświęceń. Odczekałam, aż moi rodzice obudzili się i zeszli na śniadanie. Cicho poszłam do ich sypialni i wcisnęłam klamkę. Serce mi waliło, ale nie było teraz odwrotu. Wślizgnęłam się do sejfu rodziców i trzęsącymi się dłońmi wpisałam kod. Moją datę urodzin. Nauczyłam się tego jako dziecko, ale z jakiegoś powodu tym razem sejf się nie otworzył. Czyżby zmienili kod? I wtedy usłyszałam kliknięcie. Uff. Szybko biorąc potrzebną sumę, trzasnęłam drzwiczkami od sejfu i uciekłam na korytarz. Ukryłam pieniądze w podszewce mojego plecaka i wyszłam z domu. Poszłam do kliniki na konsultację. Chirurg wziął pod uwagę moje życzenia, żeby zmienić twarz całkowicie, zrobić liposukcję. I powiedział, że taka operacja może być zrobiona jutro. Prawie podskoczyłam z radości. Tak szybko! Ale wtedy dodał, że potrzebuje pisemnej zgody moich rodziców. Co? Nie miałam zamiaru rezygnować z mojego planu i obiecałam przynieść zgodę jutro. W środku nocy wślizgnęłam się do biura rodziców i cicho otworzyłam drzwi. Trzymali tutaj wszystkie swoje dokumenty. Potrzebowałam tylko sfałszować podpis, ale strasznie się bałam. Co jeśli mnie złapią? Nigdy nie będę miała operacji. Wstrzymując oddech, podeszłam do jej biurka i otworzyłam szufladę z dokumentami. Próbowałam kilka razy sfałszować ich podpis, ale moje ręce w ogóle ze mną nie współpracowały. I nagle ktoś włączył światło w korytarzu. Serce mi zamarło. Nie! Przez adrenalinę nagle sfałszowałam podpis idealnie. Kurczę, muszę się pospieszyć! Wrzucając dokumenty z powrotem do szuflady, schowałam zgodę pod moją koszulką i przycisnęłam się do ściany. Ktoś zatrzymał się tuż przy drzwiach. Wstrzymałam oddech. Oby to tylko zadziałało! Wtedy kroki zaczęły się oddalać i światło w korytarzu zgasło. Uff, zagrożenie minęło. Ale gdy tylko wyszłam z biura, moja śpiąca mama wyszła zza rogu. Spytała, czemu nie śpię. Dreszcz przebiegł mi po plecach. Przełknęłam ślinę i odpowiedziałam, że chciałam się napić wody. I wtedy szybko poszłam do mojego pokoju. Wszystko było gotowe. Jutro będę inną osobą. Rano, zamiast do szkoły, poszłam do kliniki. Moje marzenie miało się spełnić. Przed operacją zostałam uśpiona i nie pamiętałam nic. Gdy tylko obudziłam się w sali, byłam już zakryta bandażami i bolała mnie głowa. Próbowałam zawołać pielęgniarkę, ale mój głos był bardzo ochrypły. Napisałam mamie, że zostanę u przyjaciółki przez tydzień albo dwa.
Mama była wściekła, że nie uprzedziłam jej wcześniej, ale przynajmniej mi uwierzyła. Wypuścili mnie ze szpitala tydzień później. Mój głos dalej był ochrypły. Doktor zabronił mi ściągać bandaży przez kolejne kilka godzin. Chciałam tak bardzo zobaczyć moją nową twarz, ale jeszcze bardziej chciałam iść do domu. Poszłam do domu promieniejąc szczęściem, ale zobaczyłam samochody policyjne na zewnątrz domu. Serce mi zamarło. Co się stało? Chciałam wejść, ale na wejściu do domu ochroniarz nie chciał mnie wpuścić. Hej, chcesz stracić swoją pracę? Ale był nieugięty. Wtedy zacisnęłam pięści i, czekając na dobry moment, wdarłam się do domu. W środku było bardzo dużo policjantów, przeszukiwali pokój. Nic nie rozumiałam, kręciło mi się w głowie. Zobaczyłam moich rodziców na końcu korytarza i podbiegłam do nich. Mamo, tato, co się dzieje? Spojrzeli na mnie niejako z niedowierzaniem, jak gdyby mnie nie rozpoznawali. Co się dzieje? To ja, wasza córka. Ale teraz jestem piękna. Żeby potwierdzić moje słowa, ściągnęłam bandaże. Widzicie? Ale w tym momencie policjant zabrał rodziców, żeby zapytać o kradzież pieniędzy. Poszłam za nimi, próbując wytłumaczyć, ale nagle mój tata powiedział mi, że nie mają czasu na rozmowy z obcymi i poprosił ochroniarzy, żeby mnie stamtąd wyprowadzili. Ochroniarz wyrzucił mnie jak łajdaczkę. Byłam zdesperowana i nie wiedziałam, gdzie mam iść. Wszystko zepsułam. Ale wtedy przypomniałam sobie o moich przyjaciołach. Kochali mnie i na pewno mnie rozpoznają. Ale nie wpuścili mnie do szkoły. Musiałam czekać przy wejściu. Lecz gdy zobaczyłam moich przyjaciół, zawołałam do nich. Hej, to ja, Rachel! Oni zaczęli się śmiać i wtedy spróbowałam zażartować. Na pewno pamiętają typowe dla mnie żarty. Ale zamiast tego parsknęli. Twoje żarty są głupie, zupełnie jak żarty Rachel. To znaczy moje. Poszli razem do kawiarni i powiedzieli: szkoda, że nie ma tu Rachel. Przynajmniej zapłaciłaby za nasze zamówienie. Do oczu napłynęły mi łzy. Cały ten czas byli ze mną przyjaciółmi dla pieniędzy? Nie mogłam w to uwierzyć, ale nagle zauważyłam Kurta przy wejściu. On na pewno mnie rozpozna. Podbiegłam do niego i wytłumaczyłam ze łzami, że zrobiłam operację plastyczną i teraz nikt mnie nie rozpoznaje. Kurt zmierzył mnie spojrzeniem i powiedział, że wygląd Rachel był o wiele lepszy niż ten teraz. Wyglądasz tak jak wszyscy inni, powiedział i odszedł. Byłam zdesperowana, nie miałam gdzie żyć i musiałam iść do opieki społecznej. Ale zdecydowałam, że skoro teraz jestem piękna, zacznę blogować. Spełnię swoje życzenie. Zaczęłam postować relacje na Instagramie o urodzie i operacji plastycznej, ale nie miałam żadnych subskrypcji. Nie rozumiałam, co się dzieje. Przecież miałam idealny wygląd. Czy to nie wystarczyło? Wtedy zdecydowałam, żeby wykorzystać moje piękno i poszłam na casting dla modelek. Byłam pewna, że to zapewni mi miejsce na podium. Ale gdy tylko weszłam do studia, pracownik powiedział, że mój wygląd jest zbyt standardowy, a potrzebowali indywidualistek. Byłam cała obolała. Wszystko, w co wierzyłam, okazało się kłamstwem. I w tym momencie zadzwoniła do mnie mama. Odebrałam telefon trzęsącymi się dłońmi i kiedy usłyszałam jej głos, nie mogłam się powstrzymać. Chcę wrócić do domu! Powiedziałam całą prawdę o operacji i kradzieży pieniędzy i cicho dodałam. Możesz mi nie wierzyć, ale mogę potwierdzić, że jestem twoją córką. Kiedy przyszłam do domu, moi rodzice patrzyli na mnie z niedowierzaniem, jakbym była oszustką. Ich spojrzenie bolało mnie jeszcze bardziej. Ale wtedy podniosłam się i wpisałam kod do sejfu, który znała tylko nasza rodzina. Drzwi się otworzyły. I wtedy mama rzuciła się na mnie, przytulając mnie i całując w policzki, płacząc i przepraszając za to, że nie uwierzyła mi od razu. Płakałam i błagałam o wybaczenie za kradzież pieniędzy. Chciałam tylko spełnić swoje marzenie. Moi rodzice nie byli na mnie źli, tylko mnie przytulili. Cieszyli się, że wszystko było ze mną dobrze. Kochali mnie w każdej formie i w każdych warunkach. To było najważniejsze. Standardowy wygląd, wyścig po subskrypcję. Nie tego chciałam. Bycie sobą było o wiele lepsze. Moi rodzice dali mi pieniądze na nową operację. Odzyskałam moją starą twarz. Po tym, jak rodzice dowiedzieli się o moim marzeniu, byciu blogerką, podsunęli mi pomysł. Więc zaczęłam konto na Instagramie, opowiadające o miłości do siebie i swojego ciała. Pomagałam ludziom zaakceptować siebie. I dzięki mojej ciężkiej pracy udało mi się zdobyć subskrybentów. Niedługo potem ich liczba przekroczyła milion. I nie rozmawiałam więcej z moimi przyjaciółmi ani z Kurtem. Znalazłam prawdziwych przyjaciół na blogu. A moje marzenie w końcu się spełniło. Ale nie w sposób, jaki oczekiwałam. Czy podobało Ci się wideo? Zasubskrybuj i polub, wspieraj kanał. Dzięki!